Dzień dobry Państwu. W naszej redakcji gościmy dzisiaj panią Iwonę Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Iwono, pani fundacja rusza po raz kolejny z kolejną akcją charytatywną. Czego ona dotyczy? Bardzo dużo akcji charytatywnych organizujemy, głównie dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Mamy tam rodziny polskie, mamy tam dzieci w sierocińcach, mamy też podopiecznych hospicjum. Taką akcję organizujemy przynajmniej raz w miesiącu, z tym, że takie duże akcje jak teraz organizujemy raz w roku, bo to jest jedna z naszych największych akcji. Jest to akcja skierowana do podopiecznych hospicjum, podopiecznych Katedry Lwowskiej, podopiecznych konsulatu, do dzieci w sierocińcach, do rodzin polskich. Jest to wyjazd motocyklowy. To jest wspaniałe, że motocykliści z całej Polski wsiadają na motocykle, jadą z nami. Mało tego, że pomagają w akcji, czyli zbierają te dary razem z nami, to zawożą te dary, spotykają się z ludźmi. Niesamowitym przeżyciem dla ludzi jest rozmowa z rodakiem w języku ojczystym, szczególnie ludzie starsi. Ludzie, którzy są pozostawieni sami sobie, którzy są w hospicjum, czekają na nas po prostu z otwartymi ramionami. To, jak się witają z nami, to jak mówią, to jak wspominają naszą ostatnią wizytę, jest niesamowite. Dzieci w hospicjach, dzieci w sierocińcach, maluchy, które wybiegają na nasze spotkania i wołają: ciociu, ty u nas już byłaś, czy przytulają się do motocyklistów. Dla nich najcenniejszy jest drugi człowiek. Najcenniejsze jest to, że mogą spędzić czas z nami, więc siadamy razem na kocach, śpiewamy Hej Sokoły, wozimy dzieci na motocyklach, rozmawiamy z tymi staruszkami, dajemy siebie, lejemy serce, pokazujemy, że pomimo tego, że są daleko, to są bardzo blisko w naszych sercach i my o nich pamiętamy. Bo najważniejsza jest właśnie ta pamięć o tym drugim człowieku. A po raz który już ta akcja jest organizowana? Akcja motocyklowa jest organizowana po raz trzeci. Jest to cykliczna akcja. Co roku prosimy o patronat konsula Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście w tym roku też poprosiliśmy. Mamy patronat starosty, za to serdecznie dziękujemy. No i oczywiście też prezydenta Nowego Sącza. Także trzy takie główne, wiodące osoby wspierają nas i to jest dla nas bardzo ważne. To też podnosi jakby rangę, prawda, imprezy, bo pokazujemy i w Polsce, i za granicą, że trzeba pomagać, że trzeba się dzielić. A jakie dary są potrzebne? Dary są potrzebne przeróżne, dlatego że sytuacja tych rodzin jest bardzo ciężka. Bardzo ciężka, dlatego że na przykład mamy tutaj też trzy takie polskie wioski, w których byłam całkiem niedawno, tutaj z księdzem z Krynicy, Nowe Miasto, Grabownica, Niedziałkowice. Ksiądz ze mną rozmawiał 1,5 godziny przez telefon. Mówi: pani Iwono, ludzie są głodni. To się nie chce po prostu nam wierzyć teraz, że w tych czasach mogą być ludzie głodni. I gdyby nie to, że wjechaliśmy osobiście, spotykaliśmy się z tymi ludźmi pod kościołami, rozmawialiśmy z nimi i widzieliśmy, jak ci ludzie fizycznie wyglądają, to by się nie dało naprawdę uwierzyć. Ludzie dziękują za kaszę, za makaron, za tak proste rzeczy, które my mamy kilka rodzajów w domu, prawda? Bardzo dużo osób jest schorowanych, nie mają podstawowych leków. Nie mają zwykłych leków na przeziębienie, nie mają materiałów patronkowych. Dużo osób jest, które leżą plackiem, więc maści na odleżyny, pampersy, to jest na wagę złota. Dostaliśmy też napisane przez księdza właśnie proboszcza z tych wiosek już trzecie takie pismo, gdzie wyszczególnił nazwiska rodzin polskich, dla której rodziny, jakie są potrzebne produkty. Naprawdę proszą o tak drobne rzeczy i nie jakieś dużej ilości, proszą o kilogram cukru, o kilogram makaronu, o jakąś kaszę, o chusteczki nawilżające, o paczkę pampersów. W tak skromny sposób próbują po prostu pokazać, że możemy im pomóc. Więc pomagajmy. Bardzo dziękuję za pomoc wszystkim, bo drodzy Państwo, ta akcja zaczęła się tutaj w Sączu, tutaj na Sądecczyźnie, a to już jest akcja na całą Polskę. Kraków się włączył, Wrocław się włączył, gminy wszystkie tu się włączyły. Miałam spotkanie też 2 dni temu z wójtem Rytra, za co jestem niezmiernie wdzięczna, bo on mówi: ja osobiście zbiorę busa, ja osobiście pojadę, ja osobiście pokażę, że Rytro po prostu też pomaga. To jest piękne, że ludzie chcą, że ludzie mają serca. Mimo tego, że jest pęd za tym życiem, za tym pieniądzem, żyjemy w takim tempie, w jakim żyjemy, to jednak jest ten czas dla drugiego człowieka. A gdzie i do kiedy można składać te produkty? Jeśli chodzi o zbiórkę, to mamy takie główne zbiórkę w Nowym Sączu, to jest ulica Szwedzka, Centrum Informacji Turystycznej. I zbiórka trwa do 20 czerwca, ale oprócz tego szkoły, przedszkola zbierają u siebie. Teraz przed chwileczką byłam też w szkole właśnie elektryczno-mechanicznej, dokładnie, gdzie oczywiście otrzymałam bardzo dużo darów. Nawet zrobili uczniowie zbiórkę pieniędzy, więc byłam niesamowicie wdzięczna, bo też produkty, które na przykład nie otrzymamy, a są potrzebne, będziemy mogli dokupić, czy leki. Co jest dla mnie też bardzo bolesne, drodzy Państwo, jeśli jesteście Państwo we Lwowie i wejdziecie do Katedry Lwowskiej, porozmawiajcie z tymi Polakami, którzy żebrzą, naprawdę żebrzą pod katedrą i proszą o leki, proszą o makaron.
potrzebują chwili rozmowy, zatrzymajmy się na chwilę, poświęćmy im 5 minut i zobaczmy, jaka to jest po prostu dla nich niesamowita rzecz, te po prostu łzy wzruszenia w oczach, to przytulenie tej babci. Ja za każdym razem, będąc we Lwowie, poznaję inną osobę. I ta osoba tak pięknie opowiada o tych byłych terenach polskich, o tym, że jest zapomniana, że po prostu jest jej tutaj, mówi, no jakoś sobie radzę, nie jest mi tutaj bardzo dobrze, ale sobie radzę, ale sąsiad ma źle, ale sąsiadka coś potrzebuje, nigdy nie proszą dla siebie. Mimo tego, że ja pytam, a może pani kaszę trzeba, makaron? Ona mówi, dziecko drogie, byłabym bardzo wdzięczna, ale sąsiadka by bardziej potrzebowała. Nie ma tej zachłanności, nie ma tego parcia, że dla mnie, oni się wszyscy dzielą. Jeśli robimy zbiórki, na przykład odzieży, zbiórki butów, bo robimy też Święta Niepodległości Polski. Robiliśmy Święto Niepodległości w gminie Jakuszynieckiej, gdzie 300 osób po prostu było, dwóch konsulów. Robiliśmy dwie polskie wigilie, robiliśmy Tłusty Czwartek. Jedziemy do tych ludzi, pokazujemy, że są ważni. Że po prostu to, że oni są Polakami, jest po prostu też w naszych sercach i są pamiętani. A oni po prostu robią się tacy dumni, tacy szczęśliwi, tacy wdzięczni. Naprawdę, to jest nasz czas. To jest na przykład dla nas też jakiś drobiazg. Kupienie paczki kredek dla dzieci, paczki makaronu, czy tej polopirny, to jest dla nas drobiazg. A zobaczenie w oczach ludzi wdzięczności, takiej naturalnej, to jest coś niesamowitego. Dlatego ja też zawsze zachęcam. Zachęcam dzieci, bo często jedzie ze mną na przykład jakaś szkoła, czy jakiś klub sportowy. Teraz była Sandecja. I co jest piękne? Rzeczy zebrane przez sądeczan te dzieci osobiście wręczyły. Drodzy Państwo, nie ma lepszej lekcji dla dziecka, jeśli ono samo przekazuje to, co po prostu zebrało. Samo daje drugiemu dziecku, samo rozmawia z tym staruszkiem. To jest najpiękniejsza po prostu dla niego lekcja takiego miłosierdzia, takiego człowieczeństwa. A w jaki sposób Państwo znajdują te potrzebujące rodziny, tych potrzebujących ludzi? Czasami zupełnie przez przypadek. Czasami zupełnie przez przypadek znajdujemy tych ludzi takich najbardziej potrzebujących, bo miałam taką sytuację na 1 listopada, też zbieraliśmy znicze tutaj po szkołach, przedszkolach i potem z konsulem zapalaliśmy na polskich grobach. I drodzy Państwo, co było też dla mnie zaskoczeniem, spotkałam pod katedrą w takim małym właśnie, takim małym miejscu jedzenie na wagę, starszą panią, która po prostu do mnie zagadała po polsku. Ja byłam przekonana, że to jest pani, która przyjechała z Polski specjalnie na 1 listopada. Okazuje się, że mieszka od dziecka. Kobieta, która wyglądała strasznie. Wyglądała strasznie, zachudzona, zabiedzona. Drodzy Państwo, nie mająca nikogo. Została samisieńka sama i jeszcze opiekuje się ukraińską rodziną, bo mama wychowuje sama trójkę dzieci, bo ojciec na froncie. To się po prostu nie chce wierzyć. Ja na drugi dzień naprawdę pojechałam do tej kobiety, do mieszkania. Zobaczyłam po prostu, jak ona żyje. Co mogłam, to po prostu przekazałam. Wrzuciliśmy zdjęcia na Facebooka, jak ta kobieta pięknie mówi po polsku, jak opowiada o tej dawnej historii Polski. Jak jej brakuje tego człowieka. Drodzy Państwo, jeśli możemy, dysponujemy czasem. Ja najchętniej po prostu zabrałabym Was wszystkich, pokazała Wam tych ludzi. To są ludzie starsi, którzy nigdy do Polski nie przyjadą. Oni się po prostu boją. Oni często nie mają paszportów, ale potrzebują tego kontaktu. Potrzebują czuć, że są ważni, że nie są zapomnieni, że nie są zostawieni na pastwę losu. No bo tak to często wygląda. Więc docieranie do tych ludzi takich, którym nikt nie pomaga, to jest dla mnie takim celem życia, prawda? Bo są miejsca, gdzie są jakieś organizacje i ktoś wjeżdża często. A są miejsca, do których nikt nie wjeżdża. Tak samo jak tutaj ksiądz Legowicz powiedział, pani Wono, do nas nikt nie przyjeżdża. No jak można? No fakt faktem, nie ma drogi. Dojazd jest straszny. Bo tam naprawdę, żeby jechać, to jazda wygląda jak po prostu rejs na statku. Po prostu bujanie się samochodem w jedną, w drugą, takie są dziury kolejne. Ale ci ludzie stoją, czekają. Stoją, czekają pod kościołami, cieszą się z tak prostych rzeczy, z takich drobiazgów. Jedna pani mówi, może jakąś kurtkę by pani dla mnie miała. Znaleźliśmy tą kurtkę, bardzo się cieszyła. Jak opowiadają o tym wszystkim, o tym, jak się modlą, jak po prostu rozmawiają w języku polskim, to się nie chce wierzyć, bo język jest tak czysty, jakbyśmy byli u nas. Mieliśmy też zaszczyt być po prostu podczas mszy świętej na takim spotkaniu, bo wjechaliśmy, akurat trwała msza święta. Drodzy Państwo, jakbyśmy byli w polskiej wiosce. Jakbyśmy byli w polskiej wiosce na mszy świętej. I dla mnie na przykład i dla tutaj tych pań, bo były dwie panie z Caritasu i ksiądz, no było dużym szokiem, że ksiądz może nie mieć plebanii, że ksiądz może nie mieć zachrystii. No to się u nas nie zdarza. Że ksiądz na przykład mieszka po domach ludzi. No są takie sytuacje, ale jak człowiek zapyta, co wam potrzeba? My wszystko mamy, my dziękujemy, ale sąsiad ma chore dziecko. Ale sąsiadka leży, nikt się nią nie opiekuje, tylko my. Gdyby się udało jakieś pampersy, jakąś stomię, jakieś leki, takie drobne rzeczy. Ale moi drodzy Państwo, tymi drobnymi rzeczami dajemy temu człowiekowi
drugie życie, drugą nadzieję, poczucie, że są ludźmi, których my po prostu szanujemy, kochamy i pamiętamy. Jadą motocykliści z całej Polski. Akcja organizowana jest tym razem z Motofakro. Mamy jeszcze wolne miejsca. Jeśli ktoś jest po prostu zainteresowany wyjazdem z nami na motocyklu, to serdecznie zapraszamy. Oczywiście koszty tam transportu, hotelu, noclegi pokrywa sobie sam, ale bierze razem z nami udział w cudownych po prostu rzeczach. Spotyka się z tymi ludźmi, daje siebie. I motocykliści, którzy byli 2 lata temu, w tamtym roku, mówią: Pani Iwono, nie da się jechać. Nie da się po prostu drugi raz nie spotkać z tymi ludźmi, nie przytulić tego dzieciaka, nie wziąć na ręce. Więc, drodzy Państwo, jeśli ktoś chciałby się dołączyć do akcji, każdy motocyklista, który tylko ma ochotę, informacje są na Motofakro, serdecznie jest, będzie mile widziany, bo im więcej nas pojedzie, drodzy Państwo, tym więcej darów przewieziemy. Bo tutaj też ilość przewożonych darów zależy od tego, ile nas pojedzie. Także zapraszam serdecznie i wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za to serce. Drodzy Państwo, każdy z nas może włączyć się w tą akcję charytatywną. Każdy z nas może pomóc. Pamiętajcie, dobro wraca. Pani Iwono, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszego studia i życzę Pani, aby z roku na rok udało się pomóc coraz to większej liczbie rodzin z Ukrainy. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, doktorze, i dziękuję Państwu serdecznie.